Chwila! Zapomniałem o najważniejszym. Na dachu jest snajper! Nie. Muszę puścić Smrodka, żebym miał spokój. Mgła! W sumie no, tutaj chyba trenerów nie będzie, więc mały problem, praktycznie nieistniejący. Jak już to tylko trzeba uważać na dzikie poki, ale Repel robi swoje. Kiedy kurde drugiego Master Balla znajdę? Byłoby kurde miło. Marzenia. Szkoda. Może tutaj będzie. Mental herb. Ja pierdzielę, co za mentalne zioło. Co to robi? Infatuation. Co to jest, że... Czy to może go... Zaraz, czy to może śmierci zapobiec? Że jeden HP zostanie dla Poka? Czy zakochanie raczej? Mi się wydaje. Zaraz zobaczę tylko w tłumaczu Google. I'm sorry, że tracicie wasz cenny czas na to takie sprawy bezużyteczne. Myślę, że to jest ten, zakochanie. Infatuation. Zaślepienie, zakochanie, no dobrze powiedziałem. No jakby to był przedmiot, którego można by było używać w walce, a nie tylko wtedy, kiedy Pok to trzyma, to byłoby o wiele bardziej użyteczne. O nie! Nie ze mną takie I znowu, kurde! No jasnej cholery! Przeszukiwać ten plecak, jakby to... Nie mogli dać, kurde, opcji, żeby przewijać te strony szybciej. My fucking god. O! Majne! Quick Powder. Czy to coś jak Quick Claw? I znowu muszę przewijać! A nie, Ditto. Zwiększa szybkość. No, jak może jak jakimś trafem wezmę tego Ditto do drużyny, to... A walić, nie pójdę tędy. To na pewno mi się przyda. What do we have here? Wielki kurde pusty, wielka pusta przestrzeń i tutaj jagodę mi dali, no błagam. Myślę, że tutaj jakiś potrzebny przedmiot był. O! Ta muzyka jest zajebista. Jedna z trzech, które naprawdę pamiętam i lubię w Sinnoh. 216. I przy okazji możemy nowego Poka złapać w tym miejscu. Gdzie tak na początku trochę takie mech, trochę byle jak, jeżeli chodzi o rytm i tak dalej. Ale później, kurde, zobaczycie jak się rozrusza, to jest zajebiście. Niech to Repela mam, dobra. Jestem elitarnym butlerem, a zimno to mój Nemezis. Dobrze, że twoim Nemezis nie jest Nemezis z Resident Evil 3. Starmi! O cholera, na 50! Chowajcie, kurde, wszyscy wasze portki. Całe szczęście Babcomet wie, co trzeba zrobić z takimi rzeczami. O! Czemu te walki nie mogą się kończyć szybciej, tylko muszą jakieś bullshitowe ruchy używać typu Confuse Ray! Pozwól, że cię oszołomię, mimo tego, że za chwilę się uzdrowisz. A tutaj Shadow Ball! Nie, zaraz, dobra jest. I tak Bugbuzz ją rozwali. Zadał więcej obrażeń niż... jej uzdrowienie. I tym bardziej ten grat zrobi też swoje. W sumie grat jest bardzo wkurzającą pogodą. Tak tyci HP ci zabiera, ale czasami te tyci może oznaczać
twoją śmierć albo twoje życie. Tak więc no, trzeba uważać na to. O, Walrein. Ta, Adultois. Bierz go, kurde! Co on sobie myśli? Przestańcie! Z tym oszołomieniem! Do jasnej cholery, nie macie innych ataków? Musicie jeszcze powodować to, że kurde będę cierpiał. Czym by go walnąć? Thunderboltem mogę. Więc czyli ten bonus od ataku raczej nic mi nie da. Kurde. Nie, stój, stój! Tak o. I co? Nie spodziewałeś się tego. Mój żółw potrafi, kurde, rozpierdzielić. O, kurde, ale mało. Kurwa! Oczywiście jak zaatakuje, to it hurt itself in confusion. Beast! You're dead, bitch! O mój Boże! Szkoda, że nie można banować ruchy typu Confuse Ray i tego typu... O mój Boże! Trzymajcie mnie! Zaraz, kurwa, tego Walraina rozjebie! I tak, zaraz pewnie dobiję mu do czerwonego i zaraz znów rest! Co zrobisz? O! Widzicie, Adultois też ma już tego wszystkiego dość. Wkurwił się! I zadał... Dobra, uff. Dostałem mini zawał serca. Ale całe szczęście wszystko poszło nam po myśli. Kurde, Adultois wie, że to jest bullshit. Całe szczęście. Jej! O, hi Mark! Znowu kurde Mark! Ile tych Marków tutaj będzie? Anyway, how's your sex life? A oglądałem trochę The Room. O, właśnie to jest! To jest zajebisty beat. Nareszcie. Dobra, i trzymam kciuki. Okej, jestem za. Oczywiście raczej złym pomysłem jest użycie Baphometa tutaj. Okej, jak można go walnąć? Bajtem mogę przecież. Nie bufuj się, skurwysynu! Bo to będzie oznaczało kłopoty. Dla mnie. Bajt. Nie powinno go zabić. Okej. Jeszcze jeden. Teraz nawet możesz krytyka użyć, Adultois, jeżeli chcesz. W sumie może dobrze, że tego nie użyłeś, bo byś chyba ubił. Alright! Bug. Ładuj się! Jest! Udało się! Dobra. We will... Dobra. Plus jeden? Kurde, We will jest w Pokenie i strasznie wkurzający jest. Dobra, jak mogę cię nazwać? Kurde. Mei! Tylko nazwę cię w ten sposób. Miej coś fajnego, błagam. W inwentarzu. O, ale jednak no, wkurzające w tym miejscu jest to, że się zapadasz w śniegu, nie? Nawet, kurde, biegać nie potrafisz. Ale przynajmniej muzyka jest fajna, więc Macho Brace. To chyba też ma związek z Eevee Trainingiem.
Ta, to jest zarąbiste. Siema. Być gotowy, żeby odpowiedzieć na moje wezwanie i zaakceptować każde wyzwanie. To jest droga trenera, nawet się zrymowało. Chloe! Znowu kurde Chloe! Czemu cały czas te same imienia się powtarzają? Ty chyba masz Sucker Punch, więc muszę na ciebie uważać. Ale hej, mam na ciebie sposób. Ale bym płakał, kurwa! O mój Jezu! Całe szczęście jestem mądrym. Jestem mądrym graczem. Jak Tom. Dobra, jest. Co kurde, PIS! Myślisz, że to jakieś wrażenie na nas zrobi? Nie! Super efektywne! Masz, splaszczyłem twojego bachura w torbie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Xenady dzieciobójczyni. Alright, ty nam chyba raczej kłopotu nie przysporzysz zbytnio, ale no, Xena jest ranna, więc... I co? Sandstorm chyba też powoduje to, że nie możemy zmienić Boka, więc... No właśnie, nie będziemy mogli zmienić Afra. Kurde, Afro się zawsze w coś musi wpierniczyć. Ale dobra, on jest potworem spaghetti, więc da sobie radę ze wszystkim. Tak myślę, mam nadzieję, że w tej sesji uda mi się kolejnego lidera rozwalić. Przynajmniej taki jest plan. Czyli no, będę musiał udać się do Snowpoint City, a to chyba, o ile dobrze kojarzę, jest najdłuższy ciąg dróg między miastem a miastem. W końcu Snowpoint City to takie zadupie na samej górze Sino, że równie dobrze może tam jakaś epoka lodowcowa się dziać. A tutaj pewnie jakiś ognisty. Miltank, dobra, nie jest źle. Okej, dobra. Nie chybiaj! Czemu zawsze wy chybiacie i wy kurde rozpierdalacie się przez oszołomienie? A przeciwnik zawsze kurde wszystko perfekcyjnie robi. I flinch, kurwa! O mój Boże! Nigdy nie może się, kurde... Nigdy to nie może być proste i przyjemne. No ale cóż. O, dziękuję, o teraz to chybiłaś, nie? W sumie walić Stunspor, będę ci atakował Mega Drainem i tyle. Ponieważ fuck this shit, mam już dość. Raczej rollouta chyba nie masz. Kurwa jego mać! Afro! Wyjmij te twoje makaronowe macki z dupy i zaatakuj tą krowę! Zobacz jak dymiona... jakie dymiona ma! Kurde! Wow, dziękuję! O mój Boże. Dziękuję. Oh my god. Czyżby Afro się ogarnął? Ogarnęła. Mój Boże. Czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, Afro? Powiedz mi. Trochę ciężko jest zidentyfikować płeć potwora spaghetti. No ale trzeba zaufać znaczkowi koło twojego levela. O, cios krytyczny, ale żem się przestraszył. Woo! Przy okazji muszę jeszcze zmontować kolejny odcinek Krapów. Dziś mamy 24 listopada, tak przy okazji, więc jak pewnie już widzicie ten odcinek, to już na 100% ten
krab został zrobiony przy okazji. Mogę wam powiedzieć, co to jest za krab, ponieważ to raczej takie spoilery by nie były, więc... No, to jest krab Pokémon Story People. Który wydaje mi się, że był napisany specjalnie do dupy, ale wiecie co, nie obchodzi mnie to. Bo jednak i tak, jako troll, nawet jeżeli to jest troll, dość kiepski. Mam repela? Zapuściłem? Pierda? A naprawdę, ta... W Diamond, Pearl i Platinum nie ma zbyt dużo naprawdę dobrych nut. Ale jeżeli jakieś są dobre, to jak walną w ucho, to kurde nic, tylko słuchać dalej. O, Luck Incense. Zrobiłem tylko kółko, no trudno. Jak mogę tam wyżej wejść? O, chwila. Już wiem jak. Miracle Seed to nam zwiększa roślinne ataki. Energy, nie Energy Root, tylko jakiś korzeń jest, taki przedmiot, taki korzeń, który zwiększa zaabsorbowane, chyba zwiększa nam leczenie od Mega Drainów i takich rzeczy, no nie, to dla Afro by się przydało, shit, muszę uzdrowić. Fuck this. Dobra, liczę na to, że nie będziesz miała niczego wkurwiającego. Nareszcie jestem... Mam ekwipunek i... Możemy iść. Co, w tango? Ja nie tańczę. Dudley. Roserade, okej. Bugbuzz cię załatwi, chyba że masz jakieś mroczne ataki. Mam kurde nadzieję, że nie, bo Roserade nie znam zbytnio. Bzyk, bzyk! Okej. Będę musiał zmienić. Reksiurek! Pokaż jej, jak to się kurde robi. Nie będzie żadnymi listkami na stół ciąć. Magicznymi. Kwu SLD. Nie, to LSD. Chciałem nawet na początku powiedzieć LSD, ale nie wiem czemu SLD powiedziałem. Może dlatego, że chciałem, żeby było zabawnie. A wyszło jak zwykle. Sami zadecydujcie jak. Hunch! Dokładnie. Ile mam odznak? Wciąż nie podpisałem mojej karty trenera, jak mogę to zrobić? Widzę, że niektóre już... Widzę, że niektóre już, kurde, brudne są. Nie chce mi się ich czyścić. A, Rock Climb, dobra, więc tam nie pójdę. Tak, trzeba uzdrowić. Miałem pyszne mleko. W sumie nawet jeszcze, jakby tak dodać płatki, to Babchomet to miałby, kurde, cały zestaw śniadaniowy. Siema, kurde, Adamie Małyszu! Czy jesteś nowicjuszem, czy jesteś średniakiem? Jak mnie, kurwa, nazwałeś? Sonia! Lepiej być, kurde, średniakiem, niż nazywać się Sonia. Girafarik jest normalny, nie jest mroczny, ale jednak boję się, że ma coś w zanadrzu, co mi się nie spodoba. Zawsze myślałem, że Girafarik jest psychiczno... psychiczno mroczny czy coś takiego. Wiecznie, kurde, przeciwnicy, ciosy krytyczne, a ja co? Gawno! Masz Energy Root, żeby na porost mięśni. Czy na pewno... Kurde, sam nie jestem pewien, jakie typy ma Girafarik. Nigdy nie mogę zapamiętać. Dobra, może być.
karta. Oczywiście, że obrona spadła. Staty, które najbardziej się liczą, zawsze mi spadają. Nie jest źle. Jeszcze. Czyli psychiczno-mroczny. Jakby był normalny, to by Hammer Arm było super efektywne. W sumie może nawet będę śmierdzielem i poczekam, aż Grat ją ubije. Jego! Kurde, samiec! Nie, Reksiu. Całe szczęście, że zmieniłem Alakazama, bo to by było też bardzo trudne starcie, które prawdopodobnie zakończyłoby się jego śmiercią. Dobra. Nic mi, kurde, nie zrobisz, Zdziro. I to jest moment, w którym padasz. Całe szczęście nie ja. Nigdy się nie spodziewałem, że byłeś ekspertem. A co ty myślisz? Nie schlebiaj mi, drogi chłopcze. Dobra. Walić, zużyję moje mleka, bo są tanie i pożywne. O, chwila. Nie mówcie mi, że mogę tutaj odpocząć. Zużyłem... Ach, nieważne. I tak powiedziałem, że są tanie i fajne, więc... Mogę się przespać? Pewnie. Thank you very much. Dużo mi jeszcze zostało? Myślę, że tak. Jeszcze nawet w górę nie poszedłem. Dopiero co wylazłem z Mount Coronet. No... Mogło być gorzej. Dobra. Powoli, powoli dojdziemy do celu. Powoli, powoli też nogi się goli. Jak się to robi szybko, to się potnie. W sumie ja go nóg nigdy nie goliłem. Znowu Dudley! Ty jesteś mroczny. Kurde, ta? Ta, może być. Kurde, Afro też cały... Też ciągle nam dupy ratuje. O, Night Slash, całe szczęście, że zmieniłem. W sumie jestem ciekaw, jakby... O Jezu Chryste! Jestem ciekaw, jakby Nuzlocke wyglądał u kogoś, kto nie jest zaznajomiony aż tak z Pokémonami. Myślę, że byłoby dużo płaczu. Tak tylko mi się wydaje. Nie masz nic innego? Mogłem Mega Drain użyć, ale z drugiej strony on za dużo HP stracił, więc... Ona! Kurde! Bum! Zaabsorbuję twoje zdrowie. Mam nadzieję, że żadnych AIDS-ów nie masz. I byłoby, kurde, po sprawie. O, no tak, zapomniałem. O, Oskar! O mój Boże, tęsknię za tobą. Chyba my wszyscy tęsknimy nawet. Trzeba przyznać, Oskar przyjął na siebie bardzo, bardzo dużo rzeczy. Przez tego Nuzlocke'a, no ale niestety dostał wpierdol. Od kogo? Od Łubufeta! Bo Łubufety to skurwysyny, które zostały specjalnie stworzone tak, by wkurwiać Nuzlockersów. Mimo tego, że no, zostały stworzone o wiele, wiele wcześniej, zanim ten ten cały challenge powstał. O nie! Super efektywne! Co ja teraz zrobię? To zrobię! Zakamieniuję! Całe szczęście, że duch Oskara będzie żył wśród nas.
o Herakros. Drillpek! O nie! O! O! Nie, 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 nie! To jest mocne! To był krytyk! To był krytyk! Zabiję, kurwa! Wyrwę ci te twoje nóżki! Ty zjebie! Xena! Nie! Wojownicza księżniczka! Co ja teraz pocznę? Reksio! Nie chuju, close combat! Critical hit! Poparz go! Reksiu, błagam. Wypierdalaj! Ja pierdzielę, powinienem do jakiegoś jakiejś metalowej bandy się zapisać. Wypierdalaj ty! Nienawidzę cię! Była taka młoda i piękna i znała siłę. Nawet nie przetrwała tej sesji, ale była z nami wystarczająco długo. Rest in peace. Co ja teraz kurwa zrobię? Dam radę z tą liderką? O, 217, wow. Raut 217. Czy mogę, kurde, przez jedną sesję obejść się de... Och, Maciek. Czy być może idziesz do Snow Point City? Ja też tędy idę. Jeżeli użyję Fly, mogę tam dostać się natychmiastowo, ale idę tam dla mojego treningu. Gdyby, kurde, Fly działał w miastach, które jeszcze nie zwiedziliśmy. Nie mam z tym problemu. Przyzwyczaiłam się do zimna, ponieważ idę tam na bosaka i lekko ubrana. A psik! O, to nie było nic. Naprawdę nie jest mi zimno. Już pójdę. Trzymaj się. No i co, i to wszystko? Nawet żadnego prezentu mi nie dasz? Ten debil! Ona przeszła przez tego debila! On nawet ją nie zaczepił. Nie chciał walczyć. Pierdolone. Moment. Afra trzeba uzdrowić. Mniam. Ich twoje macki będą coraz to dłuższe. O, no i oczywiście, mnie zaczepisz! Zamknij ryj, skurwysynu. Miej jednego. Dobra, dwóch. Claydol. Masz masz eksplozję i takie kurwa rzeczy. Muszę na ciebie uważać. Jesteś psychiczny też. Boję się. Więc zmienię. Power trick? Okej. Czego ma więcej Claydol? Ataku czy obrony? Powinienem teraz się bać? Surf. Okej, powinienem się bać. Może niekoniecznie. Obrona specjalna, obrona, ale to raczej już nic mu w sumie nie da. Tak mi się wydaje, taką mam kurde nadzieję. I kto teraz kurde im będzie dupy wiercił, no? Ja pierdolę. Mamo Swine. Spadaj, nie chcę mi się z tobą, kurde, gadać nawet. Friendzonuję cię. Wow. Niech zgadnę, cios krytyczny. Nie! Ale jakby był, to mielibyśmy problemy. Nie będę ryzykował walić. Użyj czegoś innego, masz przecież inne ciosy, no błagam.
Nie masz innych ciosów. Hale ci nie ubije. Muszę zaryzykować. Muszę zaryzykować. Dobra, adultoj się, słuchaj! Traf! Okej. Nienawidzę ryzykowania. Bo RNG zwykle nie jest po mojej stronie. Ta, wypierdalaj.